Witajcie po przerwie, trochę nas nie było, zajęliśmy się zabawą, zasięgiem, problemy. Jesteśmy właśnie pozwani w Wingo. Nazwa wynosi się od niemieckiego biznesmena, który po prostu od jego nazwiska się wzięła nazwa i ją założył. Potem podczas okupacji została zamknięta, potem dalej została wznowiona i działała. Dość czynnie i od ponad około 20 lat jest zamknięta, ale ją odrestaurowali trochę i można ją zwiedzać. Jesteśmy właśnie tutaj, żeby ją zobaczyć. Z tyłu widać koło kierunkowe liny szybowej. No a poza tym to zajebiście. Już byliśmy w posiadaniu kryształów, teraz będziemy w posiadaniu węgla. Wspomnę wam w tym miejscu o symbolach górniczych, które znajdują się w Godle i mamy je na kaskach. Pyrlik i żelotko, czyli najstarsze narzędzia, którymi fedrowano węgiel. Zmieni jak to jest wszystko i tak na jednym powiedzę. Wyrównanie trzeba sobie ciśnienia w uszach, tak? Wyjeżdżali. Ktoś był przed nim, był 12 metrów, to by trzeba było wyrównać. Muszę to polubić na Facebooku, muszę to. Śpiewa. Przewodnik chyba. On coś wspominał o piwie, on chyba trochę wypił. Ale ciśnienie się zmienia, bo... Muszę mi zatykać. Ciebie trzymam. Widzimy, świadczy o tym, że to zostało przesunięte. To jest to taki dosyć, można powiedzieć, unikatowy obrazek, który możemy oglądać. A my idziemy dalej. Takie otwory prętami węglu. Nie było prądu, jeden trzymał, drugi pobijał. Wybijali na głębokość metra 20. 2 godziny, Kazim, to trwało. Wtedy owinięty w pergamin czarny proch, jeszcze to było przed wynalezieniem dynamitu przez Nobla, wkładali do środka, gliniana podbitka, słomka, też była ta słoma, taką nasypane był czarny proch, który wychodził, kącek sznurka ze siarką natarty i zapolali i uciekali.
Wybuchy były niekontrolowane, dużo było wypadków z tym związane. Teraz przy słabym przewietrzaniu tlenki, czyli te gazy postrzałowe, bardzo szkodliwe. Umywalnia, łazienka. Toaleta. Nie! Końska stajnia. Końska stajnia! Trzecie. Trzecie. A to była stajnia hrabiego. Wyobraźcie sobie, bo jak pan hrabia, późniejszy bój do fundona jest... zabudowy tych wyrobisk. A po co się to buduje? Po co się to drewno? Kiedyś tylko... Oryginalna 19-wieczna, nie odpoczywali po pracy to nikt. Gdy w innych kopalniach 5-6 i później umierały. Dlaczego tyle? Pan hrabia zatrudniał właściciela razem z koniem. I dopóki koń miał pracował, to i właściciel miał pracę. Rozumiemy? Wtedy oni dbali, chuchali o te konie, żeby jak najdłużej robili. A tam w tych kopalniach, gdzie były przypadkowi opiekunowie tych koni, o połowę krótszy był okres żywotności życia. Czyli już tak nie dbali. Jakieś pytania? A! Ja mam pytanie. Jakie zwierzątka można było pod ziemią jeszcze spotkać oprócz koni? Która? Szczury. Szczury, bardzo dobrze. Jeszcze jedne. Jeszcze jakie? Takie. Jak? Kanarki, bardzo dobrze. Drewnem i tylko drewnem. Później już metalową obudową, ale to wam potem powiem. Natomiast używano do tego drewna sosnowego. Kto wie, dlaczego sosna? No co na to? Chłopie się rano nie wyzwanie. Będzie dość? Później gliniano podbitka, glina po to, aby wybuch nie nastąpił z otworu, a rozłożył się na calizna, wiecie? I skruszył. To wy na zobacz, bo jeszcze ja nie. Thank you.
figurka. Taratyście do tego wracą i takie figurki, figurkami ich obdarowują. Natomiast tu mamy taką czako tego munduru galowego. Ja nie wiem, czy wy widzicie tam. Chodźcie bliżej. Oko? Nie, tydzień przed, dwa tygodnie było. Już malują. Wtedy goszczą się, najpierw dostawają odznaczenia, zegarki, a potem je czymś biesiadno, piwo piją, gorunka i śpiewają. Kopalnie muszą być wasze. Ten wydechowy i gotowy. Oprócz tego muszą być... do szoli i trzeba go było zawiesić pod spodem. Na którym poziomie zjechali, to tyle, że jakby tu postawić wieżę Eiffla, tą paryską, to iglica wystawałaby na powierzchni. Mo akurat 320 metrów ta wieża. A my tutaj mamy zbiornik węgla. Ten zbiornik węgla pochodzi z okresu od wybudowany w 1967 roku. Chodź do Ecika, daj mu rękę, cześć. Chodź, daj mu, przywitaj się z Bercikiem. No, nie bój się, przywitaj się z Bercikiem. No. Słuchajcie, w XIX wieku nie było jeszcze ubrań roboczych i tak jak robili na wierchu, tak schodzili na dół. Czyli miał westa, jeszcze miał szakiet na tym, koszula, kaloty, gumioki i fuzlapy w środku, nie? No i czopka, bo wiecie, że nie mieli jeszcze kasków. Ale jak wychodzili na wierch, i w domu się myli dopiero. Nie było łaźni. Pierwsza łaźnia łańcuszkowa jest u nas w Zabrzu. W naszym Muzeum Górnictwa Węglowego. Na Wolności łaźnia łańcuszkowa 1890. Najstarszą. Gdzie górnicy się przebierali i kąpali. Natomiast nie było. Jak wychodzili na wierch, a szli przez wieś, palcami na nich pokazywali. Brudasy, Murcki, umorusani Murcki idą. Od tych Murcków powstała kopalnia Murcki i cała dzielnica Katowic Murcki. Od tych brudasów właśnie. Bo to im przypominało kształty. No wiem. Jak pani na imię? Danuta. Dorota. Danuta. Danuta. Kurde, widzicie, osoba słysza. Pani Danko, pod paniną tu szarpnie trzy razy za ten drut. Trzy razy pociągnie za druta. Pięknie. Thank you.
takie, coś takiego jak komora sejsmologiczna. Od lat 80. stosowane takie komory, już nie potrzebujemy myszy ani szczurów. Z czego węgiel powstał? Z roślin. Z roślin i ze zwierząt, ze szczątek zwierząt. Tak, głównie z roślin, ale i zwierząt też. Słuchajcie, bardzo dobrze, było to dawno temu, w okresie epoce karbońskiej, 300-360 milionów. Wtedy porastały u nas duże, wysokie lasy. Najczęściej drzewami były areukarie, widłaki i paprocie. Hydraulik, no. Sygnał ostrzegawczy, tak aby wszyscy się odsunęli przed samym uruchomieniem, bo następuje ten knefel. Knefel, ja? Ja? Super! Dziękuję, danke! Centymetrów pokładu. Ten jest z lat 60., czyli ma ponad 50 lat. Nie stosuje się już tego. Wycofano całkowicie już w latach 90. Dlaczego? Miał jeden straszliwy mankament. Na szynach jeździł. Nie, łańcuch. Ten łańcuch, który tam jest, jak pan go dotknie,